Paulina Nowicka, witam i zapraszam na czwartkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Jest projekt budżetu Gorzowa na 2022 rok. Ponad miliard złotych przeznaczonych zostanie na wydatki. Dochody wyniosą 870 milionów złotych. Na inwestycje miasto planuje natomiast przeznaczyć ponad 300 milionów. Główne zadania to m.in. dokończenie budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, stadionu lekkoatletycznego, przebudowy kolejnych ulic i Starego Rynku. Sesja budżetowa w grudniu, a my już dziś poprosiliśmy o komentarz przedstawicieli wszystkich klubów w Radzie. Budżet 2022 roku to będzie budżet na pewno ambitny z inwestycjami, ale będzie to budżet kończenia inwestycji. Będzie to budżet, w którym będziemy kończyli inwestycje. Mimo wszystko ponad 300 milionów skierowanych na inwestycje, ale na kontynuację. Nowe inwestycje, które chcielibyśmy w najbliższym roku rozpocząć, to m.in. przebudowa ulicy Kosznierów Gdyńskich i jeszcze szereg innych. Natomiast przede wszystkim skupiamy się na dokończeniu tych inwestycji, które są dzisiaj realizowane. Spodziewamy się tego, że konsekwencje Nowego Ładu będą dla miasta również dosyć negatywne. Dzisiaj widzimy w prognozach, że wpływy z podatku dochodowego będą niższe niż w roku obecnym. Mam nadzieję, że to w międzyczasie w roku zostanie wyrównane, bo też mamy takie zapewnienia ze strony premiera, że ma być subwencja wyrównawcza, która nam pokryje te straty. Znaczy, no jak każdy budżet, on zawiera podstawowe elementy, czyli zawiera głównie to, na czym nam zależy, czyli wykorzystanie środków rządowych, bo wpływa ich bardzo dużo, na inwestycje prawie 400 milionów. W związku z tym dzisiaj go analizujemy, ale jesteśmy zadowoleni, że te inwestycje, które zostały zaplanowane, oczywiście będą kontynuowane. Gorzów do 2023 powinien być już miastem pełnym, czyli wyremontowanym z nowymi inwestycjami, i ten budżet to zakłada, by ten cel w 2023 osiągnąć. Będzie to budżet kontynuacji, budżet, który zapewnia środki na kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych. Wspomnę chociażby ulicę Chrobrego, hala sportowa, stadion lekkoatletycznych i tych wszystkich inwestycji, które można gołym okiem zauważyć, że czas je po prostu skończyć. W związku z tym środki są zabezpieczone przede wszystkim na te inwestycje. Z tego, co wiem, a wiem dobrze, na inwestycje na przyszły rok są zagwarantowane środki w wysokości około 300 milionów złotych. I jeśli byśmy mieli rozpocząć nową inwestycję, bardzo istotną i bardzo ważną, bardzo potrzebną zresztą, to jest modernizacja, remont kapitalny ulicy Kosynierów Gdyńskich. Ale mamy nadzieję, że na tą inwestycję, które potrzebujemy naprawdę dosyć spore środki, że otrzymamy wsparcie z budżetu państwa. Jeśli by tak się stało, to wówczas ulicę Kosynierów rozpoczniemy jejże realizację. Oczywiście są zabezpieczone środki na niezłe środki, być może jeszcze nie w pełni wystarczające na kulturę, sport, na edukację. Także o szczegółach dowiemy się w najbliższym czasie, a uwieńczeniem tych prac nad budżetem będzie sesja, można tak powiedzieć, budżetowa, która jest zaplanowana na 22 grudnia, oczywiście bieżącego roku. Rozmawiamy, patrzymy na ten budżet. Mieliśmy już klubowe spotkanie z prezydentem. Zasygnalizowaliśmy prezydentowi, czego naszym zdaniem w tym budżecie brakuje. Jak to nazwał prezydent z takim uśmiechem, to jest surowy projekt budżetu. Nad nim będziemy jeszcze pracowali. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj jako klub z prezydentem porozumieć i z innymi klubami, tak żeby ten budżet został poparty, bo powinniśmy to robić razem i w porozumieniu. Także tutaj jestem dobrej myśli. Jakby sama filozofia budżetu
jest dobra, bo inaczej się nie da. Musimy zakończyć te duże inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych. To, co rozpoczęliśmy, musimy skończyć i tam idzie najwięcej środków. Natomiast powinniśmy też pamiętać, że oprócz tych dużych, kluczowych inwestycji, to jest bardzo wiele tych rzeczy, które denerwują mieszkańca, który mieszka w centrum miasta czy na osiedlu. To są te przysłowiowe chodniki, parkingi i tak dalej. Tutaj szczególnie w stronę parkingu chcemy się zwrócić, bo Gorzów wygląda makabrycznie, jeśli chodzi o możliwość parkowania dla samochodów, a to, no, to są nasi mieszkańcy i to są ich takie codzienne, bieżące problemy, szukanie tego miejsca, żeby zaparkować każdego dnia, więc na ten temat na pewno będziemy rozmawiali i z tych takich ważnych rzeczy, których nie ma w projekcie budżetu, choć prezydent zapewnia, że będzie i my się przy tym będziemy upierali, to jest rozpoczęcie modernizacji stadionu Stilonu. Tak naprawdę, jeśli chodzi o obiekty sportowe, w tym momencie, jak ruszymy z remontem stadionu Stilonu, to te główne obiekty będziemy mieli już na takim europejskim poziomie, no i ten stadion trzeba do tego doprowadzić. Rzeczywiście inwestycje, które są ujęte w tym budżecie na przyszły rok, one są kontynuacją tych zadań, które rozpoczęły się wcześniej i w tym roku, a będą zakończone w przyszłych latach, w przyszłym roku. Także tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby te inwestycje zakończyć w sposób właściwy, prawidłowy i w terminie. Natomiast jeżeli chodzi o cały budżet, my jako radni klubu Kocham Gorzów jesteśmy, analizujemy jakby wszystkie zadania, które są ujęte. Mamy nadzieję, że komisje, które przed nami już niedługo pokażą rzeczywiście, jak ten budżet, z jakimi problemami się boryka. My jako radni chcielibyśmy, żeby nasze wnioski, które składaliśmy, zostały ujęte. No i czekamy też na decyzję w zakresie tych naszych poprawek, które składaliśmy do budżetu miasta. Na wczorajszej sesji Rady Miasta nieoczekiwanie wprowadzono dodatkowe punkty. Jednym z nich była uchwała na temat diet radnych. Miejscy radni podnieśli sobie stawki i to wysoko, o czym informuje portal Wiadomości Gorzów. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Co do zasady, zmiany te dotyczą wszystkich gmin, gdyż w ustawie wprowadzono minimalne pensje dla wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów i marszałków. Uchwałę pod obrady wniósł przewodniczący Jan Kaczanowski. Za podwyższeniem diet była większość radnych. Przeciw podniesieniu stawek głosowali następujący radni: Anna Kozak, Halina Kunicka, Jerzy Sobolewski, Robert Surowiec, Paulina Szmytowicz, Piotr Wilczewski i Radosław Wróblewski, podaje portal. Wynagrodzenie prezydenta Gorzowa także będzie wyższe. Jacek Wójcicki dostanie wyrównanie za ostatnie 4 miesiące. Jest finał rozmów i dyskusji w ramach tzw. zielonych konsultacji. Przypomnijmy, magistrat pytał mieszkańców o to, jak powinna wyglądać polityka miasta w sprawie zarządzania zasobami środowiskowymi. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w czasie, kiedy kończą się obecnie obowiązujące kilkuletnie umowy na utrzymanie miejskich terenów zielonych. To dobry moment, aby wykorzystać sugestie mieszkańców oraz wyciągnąć wnioski do formułowania i doprecyzowania zapisów w umowach z wykonawcami w nowych postępowaniach o udzielenie zamówień na utrzymanie miejskich terenów zielonych, co przełoży się na lepszą, wyższą jakość wykonywanych usług. Wypowiedzi mieszkańców na temat utrzymania terenów zieleni dotyczyły przede wszystkim standardu wykonywania prac pielęgnacyjnych. Zgłoszone opinie odnosiły się zwłaszcza do czynności cięcia drzew, koszenia i podlewania, a także do efektów prac pielęgnacyjnych realizowanych przez firmy wykonawcze. Przed ogłoszeniem kolejnego przetargu planujemy doprecyzowanie opisu zadania w zakresie rodzaju sprzętu używanego przez wykonawców przy świadczeniu usług związanych z utrzymaniem zieleni, który swoim gabarytami i masą powinien tak być dostosowany, aby nie uszkadzać nawierzchni trawiastych. W kolejnym sezonie wegetacyjnym planujemy m.in. ograniczenie koszenia, zwłaszcza w okresie lata, w miejscach, gdzie będzie to funkcjonalnie możliwe. Dodatkowo uwzględniony zostanie postulat tworzenia tzw. oaz niekoszenia, które będą oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Nowe podejście i dopasowanie rozwiązań ma na celu reagowanie na zachodzące zmiany klimatyczne. Najwięcej uwag dotyczyło zabezpieczenia istniejącej zieleni w procesach inwestycyjnych. I tutaj chciałam podkreślić, że obowiązek ochrony oraz należytego zabezpieczenia drzew oraz innej roślinności na placu budowy spoczywa na wykonawcy.
i wszelkie uwagi kierowane są od razu do wykonawcy, jednakże również tych mieszkańców, jednakże żeby ten proces usprawnić, wzmocnić nadzór nad roślinnością istniejącą na placach budowy, podjęliśmy już działania w kierunku poszerzania zespołu inspektorów nadzoru o inspektora w zakresie branży przyrodniczej. Ponadto podjęliśmy już działania w kierunku w procesie już planowania inwestycji, opracowania przyrodniczych ekspertyz, które to pozwolą nam zminimalizować wycinkę drzew, jak i również wskazać najlepsze zabezpieczenia istniejącej roślinności, bądź też wskazać dogodne warunki dla nowej roślinności, która będzie wykonywana podczas inwestycji miejskich. Jeśli na przykład działka stanowi własność osoby prywatnej, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni, odpowiada za nią właściciel nieruchomości bądź zarządca terenu. I to do niego należy zagospodarowanie terenu w zieleń, jej utrzymanie czy pielęgnacja, w ramach której możemy wyróżnić na przykład prace pielęgnacyjne w obrębie korony drzew. Natomiast postrzegając zieleń jako dobro nasze wspólne, ogółu społeczeństwa, widząc konieczność wprowadzenia zmian w jej utrzymaniu i pielęgnacji, na co również zwracali nam uwagę mieszkańcy naszego miasta, wypracujemy standardy dotyczące pielęgnacji i utrzymania zieleni, które udostępnimy spółdzielniom mieszkaniowym, placówkom oświatowym i innym zainteresowanym podmiotom, po to, aby nie tylko zieleń miejska, ale również ta zieleń na terenach prywatnych lepiej funkcjonowała. Ułatwimy dostęp do treści związanych z działaniami miasta na temat inicjatyw dotyczących zieleń w mieście, ponieważ będzie to na stronie internetowej miasta, w panelu dla mieszkańca. Tak jak Państwo wiedzą, są teraz 3 główne panele i przeniesiemy to dla mieszkańca, ponieważ jest to rzeczywiście wiedza, która jest dla naszych gorzowian niezbędna. Wdzięczna nazwa Środowisko. To tam właśnie pod tą zakładką, pod tym kafelkiem będzie można znaleźć wszystkie informacje, które będą odsyłały do inicjatyw i działań miasta w zakresie przyrody, ochrony środowiska, słowem środowiska. Pojawi się numer alarmowy, w zakresie którym będzie można korzystać i informować o zielonych właśnie potrzebach, a także poprawimy i usprawnimy system, który Państwo już znają, nasi mieszkańcy też, czyli usterka. To są takie dwa tematy jeszcze dodatkowe w zakresie skuteczniejszej komunikacji z mieszkańcami. Myślę, że obok budżetu obywatelskiego śmiało możemy powiedzieć, że jest to drugi taki proces konsultacyjny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem w Gorzowie, chyba właśnie największym, zaraz po budżecie obywatelskim. Jeśli chodzi już konkretnie o statystyki, to jeśli chodzi o tę drogę zgłaszania uwag poprzez formularz, tutaj mieliśmy 149 osób, które wypełniły te ankiety i podzieliły się swoimi uwagami. Natomiast jeśli chodzi o warsztaty odbyły się 4 w 4 obszarach tematycznych, o których na wstępie tutaj pani dyrektor Liberkowska Państwu mówiła i w każdym z tych warsztatów uczestniczyło 18 osób. W ostatnich miesiącach doszło do wielu przypadków podpaleń śmietników czy altan śmietnikowych na gorzowskich osiedlach. Jedno z ostatnich miało miejsce przy ulicach Kosynierów Gdyńskich i Matejki. Dzięki obywatelskiej postawie jednego z gorzowian udało się schwytać podpalacza. Spółka Inneco chwali tego typu postawy i prosi o to, by dbać o wspólne mienie. Straty w wyniku takich podpaleń idą w dziesiątki tysięcy złotych, nie mówiąc już o estetyce. Zarówno nasza spółka, jak i pozostali operatorzy, którzy operują na terenie Gorzowa w zakresie odbioru odpadów, spotkali się z aktami dewastacji polegającymi na spaleniu, podpaleniu pojemników na odpady. Jeżeli chodzi o spółkę Inneco, tylko w tym roku mieliśmy kilkanaście takich przypadków podpaleń, dewastacji. Łączna strata, jaką ponieśliśmy, to jest około 30 tysięcy złotych. Proszę wziąć pod uwagę, że nie są to jedynie straty materiałowe polegające na zniszczeniu mienia, czyli pojemników. Są to również i straty i logistyczne polegające na sprzątnięciu miejsca, podmianie i wywiezieniu
palonych odpadów, ale to są również i kwestie estetyczne dla wspólnot mieszkaniowych w pobliżu, których nastąpił ten pożar. Również powiedziałbym, że olbrzymie koszty środowiskowe, bo płonący pojemnik z odpadami wydziela różne toksyczne substancje. Często sąsiadująca infrastruktura również ucierpi na estetyce. Dlatego myślę, że na szczególne uznanie i pochwałę zasługuje postawa naszego mieszkańca, który ostatnie akty dewastacji skutecznie zwalczył, powodując ujęcie sprawcy i przekazanie go policji. Dziękujemy mieszkańcowi Gorzowa. Jest to postawa godna i pochwały, i naśladowania. Byliśmy na akcji na podpalenie z żabką na Kosyniach Rudyńskich. Palił się tam śmietnik. No i po chwili pewna pani z okna zaczęła krzyczeć, że na Kauflandzie, na parkingu z tyłu pali się śmietnik. No to pojechaliśmy z drugiej strony, wjechaliśmy od strony Kauflandu. No i idąc do miejsca podpalenia, wchodząc po schodach dosłownie, biegł z drugiej strony jakiś tam człowiek, który był wystraszony. No i przy tych schodach dosłownie wpadł na mnie, tak złapałem się o barierkę, wbiegł we mnie, no złapałem go tam za bluzę, przytrzymałem go i z drugiej strony, od strony Mościckiego wjechała policja. No dosłownie tam było, nie wiem, kwestia 15-20 sekund. No i tam pomachałem ręką, żeby podjechali. No i podjechali tam od tej strony i szybko wybiegli z samochodu, złapali tego gościa. Gorzowscy policjanci mieli informację o podłożonym ogniu, zwłaszcza w wiatach śmietnikowych. Te sytuacje zakończyły się w każdym przypadku zatrzymaniem osoby podejrzanej i postawieniem zarzutów. Tu zarzuty różnią się w zależności po pierwsze od strat materialnych, jakie nastąpiły, więc jeżeli mówimy o koszu czy o jakimś mieniu, które jest warte więcej niż 500 zł, wówczas jest już odpowiedzialność karna i za to grozi podejrzanemu nawet 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli ten pożar w sposób istotny zagroził życiu i zdrowiu wielu osób, wówczas ta odpowiedzialność karna może być jeszcze wyższa, dlatego że podejrzany może usłyszeć zarzut, za który grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.